Za nami trzeci dzień walk. Jak zmieniła się sytuacja? Do najważniejszych wydarzeń doszło tutaj. Na odcinku bronionym przez Nowogródzką Brygadę Kawalerii wyłomu dokonała dywizja pancerna Kempfa, która pod Szreńskiem rozbiła jeden z pułków polskiej kawalerii, przerywając tym samym połączenie między Nowogródzką Brygadą Kawalerii a 20. Dywizją Piechoty. Niemieckie czołgi zapędziły się dosyć daleko, jednak nie udało im się dzięki poświęceniu żołnierzy z 8. Dywizji Piechoty dotrzeć do Sierpca, co było ich celem. W walkach w tym miejscu polskiej kawalerii udało się powstrzymać napór niemieckiej 217. Dywizji Piechoty. Jednakże Polacy znaleźli się w niezbyt wesołej sytuacji, ponieważ zagroziło im odcięcie. Będą musieli wycofać się przez Wkrę i przez Bagna, co o ile w przypadku kawalerii jest wykonalne, tak w przypadku wspierających tęże kawalerię czołgów lekkich będzie niemożliwe. Na odcinku mławskim było spokojnie. Niemcy nie próbowali go atakować, wiedząc, że nie jest to w tym momencie w ich mocy. Natomiast kontynuowali natarcie na skrzydłach. Dwa pułki piechoty z 11 DP uderzyły na kierunku dzierżgowskim, próbując zdobyć flankę pozycji mławskiej. Polacy powstrzymali to natarcie, zadając Niemcom spore straty. Jednak, jak widzimy, pewne wdarcie się w spójność polskiej linii obrony nastąpiło. Podobnie na odcinku Krzywonogi Małej, gdzie Polacy wciąż stawiają opór, ale kosztem strat Krzywonoga została już zdobyta przez Niemców i powoli trwa natarcie w kierunku Przasnysza. Polska linia obrony ewidentnie trzeszczy już, ale póki co jest zabezpieczona i raczej nie rokuje szans, żeby w ciągu następnego etapu uległa przerwaniu. Zabezpieczenie tego odcinka przez jednostki 8. Dywizji Piechoty sprawiło, że niemieckie czołgi nie będą mogły tak łatwo wjechać na tyły pozycji mławskiej. Na pozostałych odcinkach panuje spokój. Tutaj próby ataku na Muszyniec zakończyły się niepowodzeniem niemieckiej kawalerii, w związku z czym Niemcy dali sobie spokój z walkami na tym odcinku. 206 DP raczej nie próbuje atakować polskich umocnień na linii Narwi, przez co w zasadzie całość walk skupia się tutaj. Mogę zaznaczyć, że ten dzień był również dniem niezbyt szczęśliwym dla niemieckiego lotnictwa. Na 5 jednostek, które wykonywały ataki, 2 dostały 6. Stanowczo pod tym względem Niemcom nie idzie najlepiej. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o walki 3 września. Zakończył się czwarty etap rozgrywki. Etap być może jeden z ważniejszych w trakcie tej gry, ponieważ Niemcy osiągnęli zarówno pewne sukcesy, jak i pewne niepowodzenia, przy czym jednak sukcesy były w tym przypadku ważniejsze. Przede wszystkim czołgom dywizji pancernej Kempfa udało się rozbić polską obronę pod Żurominem i Szreńskiem oraz przebić na drugi brzeg Wkry, zmuszając do odwrotu oddziały 8. Dywizji Piechoty i podjeżdżając pod Sierpc. Tym samym idea obrony na linii Wkry w przypadku Polaków została zanegowana. Niepowodzeniem natomiast zakończył się atak czołgów na południe od Mławy. Próba obejścia tej pozycji przez jednostki dywizji Kempfa została zatrzymana tutaj skutecznie przez oddziały 8. Dywizji Piechoty, w związku z czym to skrzydło pozycji mławskiej pozostało nienaruszone. Zdobyty natomiast został ostatecznie Żuromin. Polska kawaleria zdołała się jednak wycofać i większą część Nowogródzkiej Brygady Kawalerii udało się uratować od zniszczenia.
całkowicie zniszczeniu uległa natomiast kompania czołgów lekkich, która wspierała tę obronę i nie była w stanie wycofać się. Pękła też polska linia obrony w okolicy Krzywonogi Małej. Niemcy wypchnęli stamtąd Polaków, docierając pod Przasnysz i w okolice Drążewa. W związku z czym wycofała się także polska obsada pozycji pod Dzierzgłowem, która co prawda wcześniej skutecznie odparła atak 11. DP, ale w obawie przed oflankowaniem przez oddziały niemieckiej 1. Dywizji Piechoty Polacy wycofali się zarówno z okolic Dzierzgowa, jak i Gruduska, cofając na pozycje mławskie i prawdopodobnie w następnym etapie mogą być zmuszeni do ich opuszczenia. Obsadzono też od razu Ciechanów, aby zabezpieczyć ewentualne trasy odwrotu. Do walk doszło też pod Myszyńcem. Do akcji weszła tam brygada forteczna twierdzy Gołdap, która pomogła niemieckim kawalerzystom zmusić obrońców Myszyńca do odwrotu. Polacy wycofali się w porządku do Dylewa w perspektywie dalszej, wycofując się aż do Ostrołęki. No ale pytanie, czy Niemcy będą tutaj kontynuować natarcie. Tak więc czwarty etap, można powiedzieć, przyniósł Niemcom powodzenie tam, gdzie na to liczyli najbardziej, czyli na skrzydłach tu oraz tu. I choć bezpośrednie ataki na pozycję mławską były, jak łatwo przewidzieć, nieefektywne, tak atak przede wszystkim na tym skrzydle może doprowadzić do jej głębokiego oskrzydlenia i zmuszenia Polaków do jej opuszczenia praktycznie bez walki. To by było na tyle, jeżeli chodzi o czwarty etap rozgrywki. 5 września przyniósł nam dalsze powodzenie niemieckiego natarcia, które co prawda odbiło się od sierpca po próbie zajęcia tegoż miasta, ale jednostki dywizji Kemp wykonały głęboki rajd na polskie tyły, zajmując Raciąż i Glinojeck, tym samym niemalże zamykając w worku gro jednostek Armii Modlin. To doprowadziło do sytuacji, w której Polacy byli zmuszeni rozpocząć ewakuację pozycji mławskiej, na której pozostawiano tak naprawdę oddziały 79. Pułku Piechoty wsparte jednostkami 5. Batalionu Strzelców i 2. Batalionu Mazowieckiej Obrony Narodowej, zaś dwa pułki 20. DP wsparte częścią artylerii wykonały kontratak na Glinojeck celem oczyszczenia drogi. Tutaj niemieccy motocykliści wykazali się odwagą i zatrzymali polskie natarcie. Natomiast atak na Raciąż wykonany jednostkami 8. Dywizji Piechoty przyniósł powodzenie i niemiecki oddział rozpoznawczy z dywizji Kemp został z tegoż miasteczka wyparty. Co przynajmniej trochę poprawiło sytuację Polaków, którzy będą musieli w ciągu następnego etapu kontynuować ewakuację, mając nadzieję, że przynajmniej większa część jednostek z tegoż kotła się wydostanie. Istotna pozostaje tutaj także pozycja ciechanowska, broniona przez kombinowaną grupę oddziałów 20. Dywizji Piechoty oraz Mazowieckiej Brygady Kawalerii, która do tej pory oparła się atakowi niemieckiej 1. Dywizji Piechoty. Na linii Orzyca Niemcom poszło lepiej, zajęli Maków Mazowiecki, wyparli obrońców z okolic Drążewa i zmusili ich do wycofania się aż po Różan. Tym samym tak naprawdę nastąpiło rozcięcie polskiej linii obrony między Wkrą a Orzycem i ostatnim punktem spójnym pozostaje tutaj dopiero Modlin, na który oddziały armii, notabene Modlin, będą musiały się wycofać. Na kierunku samodzielnej grupy operacyjnej NAREW panował spokój,
Można powiedzieć, że trochę historycznie się tutaj zachowałem, nie wykonując większych akcji jednostkami tejże grupy, choć jest ona dosyć silna, tak naprawdę nie siłą dorównująca armii Modlin. Ale tak jak w rzeczywistości było, nie wykonałem działań większych jednostkami tejże grupy. Czy to dobrze? No być może nie do końca. Być może na przykład można było przerzucić trochę kawalerii albo piechoty i odciążyć nieco armię Modlin. No ale wiadomo, każdy dowódca trzyma jednostki dla siebie i raczej niechętnie użycza ich sąsiadom. To by było na tyle, jeżeli chodzi o piąty, przedostatni etap rozgrywki. Za nami ostatni, szósty etap rozgrywki. Zobaczmy, jak zmieniła się sytuacja. Polacy na odcinku Nowogródzkiej Brygady Kawalerii całkowicie wycofali się już na linię Wisły. Część jednostek do Płocka, zaś część polskich kawalerzystów wykonuje odwrót, by dotrzeć do Wyszogrodu i obsadzić jego przeprawę, zanim zajmą ją Niemcy. Na odcinku walk 20. Dywizji Piechoty Polakom udało się wyprzeć Niemców z Glinojecka i otworzyć drogę odwrotu dla 20. Dywizji Piechoty oraz oddziałów 8. Dywizji Piechoty i ją wspierających. Pytanie, czy to wystarczy, aby dotrzeć na Płońsk, a następnie do Wyszogrodu lub Modlina, ponieważ jak widzimy tutaj już znajdują się jednostki pancerne Kempfa i co prawda Raciąż wciąż się broni, obsadzony przez oddziały 8. Dywizji Piechoty. Jednakże po tym, jak Niemcy zrobili porządek na tym skrzydle, to będą mogli tutaj skierować jednostki 217 DP, a wówczas ryzyko zamknięcia worka znowu się pojawi. Na odcinku Mławskim polskie tyły zabezpieczały już w tym momencie tylko 3 bataliony, które o dziwo dały radę, powstrzymując napór Niemców, wykorzystując wciąż umocnienia. No i część sił 8. DP, która broniąc dostępu 217. DP, uniemożliwiła zamknięcie tych oddziałów w worku. Pytanie, czy te 3 bataliony wspólnie z jednostkami 8. DP zdołałyby się stąd wycofać, zanim napór niemiecki złamałby ich obronę. Ważną rolę odegrały też jednostki Mazowieckiej Brygady Kawalerii, które trzymając Ciechanów zabezpieczyły trasę odwrotu, zwłaszcza polskiej artylerii spod Mławy. Polaków próbowało też atakować Luftwaffe, zadając im pewne straty, jednak nie doszło do tego, co miało miejsce w historii, czyli do całkowitej zagłady dwóch polskich dywizji, które zostały rozproszone i rozbite atakami powietrznymi. Na linii działań samodzielnej grupy operacyjnej NAREW nie działo się nic szczególnie godnego uwagi. Co prawda Niemcy doszli pod Różan, ale nie sądzę, żeby byli w stanie teraz zdobywać przedmościa na Narwi, zwłaszcza, że są one obsadzone dość mocno i dobrze. A Niemcom w tym momencie nie powinno raczej zależeć na zdobyciu tych przedmość, ale jak najszybszym przekroczeniu Wisły. To więc byłoby na tyle, jeśli chodzi o rozgrywkę w tę grę. Jakie wrażenia? Przyznam, że wiele, wiele lat minęło, odkąd kupiłem tę grę, dobrych kilkanaście, jak nie więcej, i przyznam, że system wciąż się broni. Jest on szybki i przyjemny, nie jest przesadnie skomplikowany, nie jest to oczywiście poziom złożoności zasad bitew II wojny światowej. Mechanika oparta na żetonach ataku i obrony wciąż zdaje egzamin. Bardzo mocna w tej grze jest oczywiście artyleria i lotnictwo. Czuć do pewnego stopnia ten cały blitzkrieg. Zasada oparta na tym, że straty ponosi atakujący, a broniący może albo ponieść straty, albo się wycofać, działa nieźle. Kiedyś jej nie lubiłem, wydawała mi się faworyzować obrońcę, ale ta gra pokazuje, że wcale tak nie jest, ponieważ Polacy, co prawda, mogą przez tam 2-3 etapy stać na tych swoich pozycjach, trzymać się i fundować 42,
ale na dłuższą metę to nie działa, ponieważ Niemcy są w stanie obejść polskie pozycje, zamknąć Polaków w kotłach i zniszczyć w ten sposób polskie jednostki bez możliwości ich wycofania się i dalszego udziału w walkach. Jak to widzieliśmy tutaj na przykładzie 20 DP, która musiała wywalczyć sobie drogę odwrotu ku Wiśle. Myślę, że to całkiem dobrze oddaje realia walk wrześniowych. Co jeszcze? Jest to w tym momencie jedna z dwóch gier z tego systemu, które mam. Jakoś miałem jeszcze kiedyś bzurę wydaną z Dragona, ale niestety zaginęła mi. No i mam jeszcze Piotrków, ale Piotrków to jest już zupełnie inna mechanika. Znaczy ten stary Piotrków to jest taka mechanika bliższa bitwom II wojny światowej, o której może kiedyś też opowiem, bo to ciekawa gra w sumie. Tak więc to by było na tyle. Rzućmy jeszcze okiem na całą planszę, jeśli dam radę to ująć. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten sposób prezentacji gry Was nie znudził. Dziękuję.